Spółka KSWiK, czyli Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mysłakowice. Prace mają spowodować, aby na tym obiekcie nie dochodziło już więcej do niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonego ścieku do pobliskiego potoku Łomnica. Obecnie to dosyć częsta sytuacja, o czym informują za pośrednictwem portali społecznościowych mieszkańcy, a co potwierdza także sam burmistrz gminy. Wiem, że są w trakcie teraz całych prac projektowych oraz pozwoleń na budowę i myślę, że w tym roku jeszcze rozpoczną tą modernizację, a rozpoczęcie tej modernizacji zagwarantuje to, że gmina i również KSWiK nie zostanie obciążony karami za niestety zanieczyszczanie środowiska. Dzisiaj niestety ma to jeszcze miejsce, ale dzięki tej rozbudowie, tej modernizacji mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie w pełni bezpieczna i będzie to gwarantowało, że w końcu ten nasz potok Łomnica będzie czyściutki. Próbowaliśmy dowiedzieć się od burmistrza, czy przy realizacji tego zadania są jakieś opóźnienia. Usłyszeliśmy tylko wymijającą odpowiedź. Całą inwestycję realizuje spółka KSWiK. Gmina, wszystkie gminy członkowskie oddały gospodarkę wodno-ściekową spółce. Oczywiście my jako właściciele, czyli 5 gmin członkowskich, czuwamy nad całą tą realizacją, natomiast tutaj zarząd spółki bezpośrednio nadzoruje tą modernizację. Dlatego skontaktowaliśmy się z władzami KSWiK, aby porozmawiać z nimi na temat inwestycji w Mysłakowicach. Niestety, nowa pani prezes Agnieszka Kryszkowska odmówiła nam komentarza w tej sprawie. Przypomnijmy, że jeśli spółka do końca tego roku nie usunie przyczynę niekontrolowanych zrzutów nieczystości na obiekcie w Mysłakowicach, będzie musiała zapłacić wysokie kary środowiskowe, a de facto zapłacą je mieszkańcy korzystający z usług KSWiK.